Siema, czas na Eposzka. Początek tej postaci był na streamie. Chyba tam to było w dzień, kiedy wychodził ten nowy sezon, nowy cykl. No ale niestety przez problemy zdrowotne nie mogłem przez ostatni, no prawie tydzień grać. Mam 33 level, no i niestety teraz będę musiał dopiero sobie dokończyć kampanię. No i zacząć tak poważnie grać, nie? Także 33 level, robię run mastera. Plan jest taki, czekajcie, zaraz pokażę. Tutaj mam quest, to się tepnę tu. Plan jest taki, że gram tym run masterem głównie pod lightning. Pod lightning damage. I działa to tak, że zaraz pokażę, ładuję sobie trzy te jakby runy. Klikam, żeby mi, jak to się nazywa, invocation. I tak, ładujemy trzy runki. Klikam invocation, pyk. No i mamy kulkę lightningową plus jakieś tam dodatkowe, które brakuje mi słowa. No, lightningi, o, powiedzmy. I to ma być mój główny build. Potrzebuję też trochę cooldown reduction. Aktualnie mam to co 9 sekund. A przydałoby się, żeby to było dużo, dużo częściej. No bo co 9 sekund, kurde, bić to tak średnio trochę, nie? Chociaż na razie to wygląda tak, że póki co wystarcza. Zobaczymy, jak będzie później na endgame'ie. Damage wydaje mi się, że on całkiem spoko. Kościki sobie robię, skipów nie robię. Raz chciałem zrobić skipa, no ale niestety się wywaliłem. Jakby ktoś chciał zobaczyć od 1 do tego 30 levela, no to jest zapis streama na YouTubie. Także śmiało można sobie zobaczyć, jak to tam wyglądało. Moje początki. No i co? No i teraz lecimy dalej. Plan jest taki, żeby zrobić nowy content, nie? Tego busika nowego. Czy się uda? Zobaczymy. Zobaczymy, na ile on jest ciężki. Ja sobie też nie spoilowałem niczego. Nie oglądałem żadnych filmów z bitkami z tym bossem. Ani też nie oglądałem żadnych gameplay. W ogóle zaraz do pocha. Mam jakiś pasek z maga. Mana, jak użyję potki, mana regen. Jak użyję potki, tak w sumie bez szału chyba. No i tu mamy kwestika chyba już gotowego. I teraz muszę zobaczyć, gdzie ja muszę iść. Czekajcie, to oddałem. Imperial Forces. Aha, tutaj. Imperial Era. Czyli mam tutaj Student Time. I kolejne questy są... Gdzie? Ja się zawsze gubię na tej mapie. Aha, tutaj, okej. Tu mam kolejne questy, to muszę tu się tepnąć. A Student Time dostaje pasywkę. Dobra, to pójdziemy sobie to zrobić. Tak więc jeszcze, jeżeli chodzi o mój build, to Invocation daje przętu w lewo, troszkę w prawo, tutaj, żeby mi runy pojawiały się zależnie od tego, jakie mam skill na action barze. Czyli mam Flame Warda, Lightning Blasta i później Runic Invocation jest chyba jako Fire albo zalicza Fireballa, nie wiem teraz. Tutaj jeszcze oczywiście cooldowny poszedłem. I na razie tutaj tyle. Teraz idę w lewo. Tutaj mamy jakiś Mana Regen, Ward. Poszedłem też tutaj. Runic Energy, to mi zwiększa damage. I teraz chcę iść w to. Spell Cascade. Chcę zobaczyć, jak to będzie działać. I docelowo to nie wiem. Chyba pójdę tu w dół. No, a później się zobaczy. No. Także póki co idę tego questika zrobić. No i dobra. Questik tu gotowy. I teraz trzeba wrócić i odebrać sobie pasywkę. Dobra, jest ziomeczek. Jest pasywka gold, expik. I tak, tutaj na razie w to nie idę.
Chociaż mógłbym pójść trochę w ten lightning damage. Ale na razie to zostawię. Ward retention tu by też było spoko. Także tu jeszcze będę musiał wrócić do drzewka tego mage'a. Jeżeli chodzi o Rune Mastera, no to aktualnie zwiększam sobie area skills. To chyba działa na tą moją kulkę, która lata. Lightningową, mam przynajmniej tylko nadzieję. A później, no to kurde, nie wiem, co ja będę dawał. Tu jest coś niby po tym. Po TP-ku. Tu jest mana i cast, może ten cast speed byłby spoko. W teorii. Health regen, mana regen tak średnio. No i ja nie mam dużego zużycia many, nie? Tu mógłbym dać, o. Shock chance with lightning skills, to było też całkiem git. Jak mi się wydaje. Tak, pójdę w to na razie. No i zobaczymy, co będzie dalej. To nie, bo to jest po TP-ku tylko buffik krótki. Kurde, za dużo tutaj damage'owych rzeczy nie ma. No tu jest fajnie. O, to będzie zarąbiste, bo to jest int. I CD-ki za każde 6 punktów inta. A ja docelowo inta chcę mieć jak najwięcej, nie? I tutaj coś dawałem. Bo jeszcze używałem Flame Warda. Tylko pytanie, co ja tu dawałem. Fire Damage, Haste. A może więcej Warda. Pójdę w to. To się wydaje. Albo Hit Damage. Pytanie, co znaczy hit damage, nie? Ale później mogę iść z tego warda w razie czego. Dobra, pójdźmy w ten hit damage minus. Powinienem mniej damage'u po prostu dostawać, nie? I kolejne questy są tutaj. Także lecimy. Od razu wpadł też levelek, także sobie rozdamy. I tutaj chyba pójdę dalej w to, shock chance. Co daje shock? Zmniejsza lightning resy. No. To by było git, tak myślę. Dawaj, 20%. Im mniej resów będzie miał mobek, tym więcej będę go bił, nie? Także to jest całkiem git. Tylko zastanawiam się, czy ja jestem w stanie tego fireballa zmienić. Musiałbym go wywalić na chwilę z action bara i zobaczyć, czy te runy jakby robią się ze względu na tego fireballa, nie? Ja bym chyba wolał iść w jakiś lightning, bo głównie będę szedł w lightning damage, więc fireball tak średnio mi się wydaje. Słuchajcie, co poleciało? Ward DK Threshold i Ward on Potion Use. To wygląda całkiem spoko. Aha, ale ja tu już nic nie mogę dokraftować. Kurde, nie wiem. Na razie chyba to zostawię. I... Czekajcie, użyję sobie R-ka. Wywalę tego Fireballa stąd, na przykład na Lightning Blasta. I poka? Nie mogę mieć, kurde. Czyli musiałbym mieć jakiegoś fire skilla tutaj jeszcze. Pytanie, jak to zrobić. Chyba nie da rady tego zrobić. No, wydaje mi się, że nie da się tego ogarnąć. No bo ja muszę mieć fire, lightning, fire, nie? Aj, kurde, nie zmieniłem. A jak mam tak, no to... Mam gorszego skillka, nie? Którego nie chciałbym mieć, o. Także tu musi być fireball niestety. Oj. Bo to prawie nic zabije, nie? Niestety. Kurde, jeszcze nie to dałem. Aj, daj mi fireballa. O, tu. Jak odpalam sobie teraz to, pyk.
No to jest dużo lepiej, nie? To jest mega fajny skillak. Także no, póki co muszę zostać przy tym fireballu. Pytanie, czy ja tego fireballa mogę zrobić na lightning może trochę? To jest dobre pytanie. Też pytanie, jak działa to runic invocation? Jak mam... bo w teorii bije lightning, no ale mam dwie czerwone runy i w środku jedną fioletową, nie? I pytanie, od czego to się lepiej skaluje? To jest też, kurde, niewiadoma. O, ale fajne budki te. Cdeki, armor, int. Inta sobie wrzucimy. Więcej. Cyk. I vitality. No, dużo lepsze. Od moich. A zobaczmy tego fireballa. No, jestem w stanie 50% damage'u zmienić na lightning. W tym fireballu. I chyba tak zrobimy, że pójdę w ten lightning. Dwa levele potrzebuję. To jest lightning pen, pierce chance. No zobaczymy. Na początku to pójdę, żeby zmienić to na lightning. No i mamy mechanikę ligową. Przy okazji możecie napisać, jak wam się podoba ta mechanika ligowa. No i ja też jestem ciekawy, czy oni będą zostawiać niektóre mechaniki ligowe, tak jak w PoE, nie? Że niektóre mechaniki wchodzą do core gry. Bo ta mechanika wydaje mi się, że spoko by była, jakby weszła do core'a. Czekajcie, tu mamy inta. Ale reszta to lipa, to jest lipa. Enchant weapon nie używam. I to też lipa. Nie, to wiecie co? Wywalamy te itemki i liczymy na jakieś lepsze. Jest level 35 i mam kolejną specjalizację. Tylko właśnie pytanie, co ja bym chciał. To jest bardzo dobre pytanie. Tego Lightning Blasta mógłbym zamienić. Ja już kiedyś podobnym ogólnie buildem grałem. Ja wtedy miałem... Co ja wtedy miałem? Tego glyfa, ale na glyfa jeszcze potrzebuję level. 35 punktów potrzebuję. Na razie tego nie dam. Póki co dałbym chyba... Teleport? Co tu mogę mieć fajnego? Cedeki na TP-ku. Resy. Elemental damage po TP-ku. Na pewno pójdę w te CD-ki. 20% hejsta dostanę po TP-ku. To nie, to nie. Tu są resy. Elemental damage. Elemental nova. Ward dodatkowy. To by było spoko, no, ten ward. I później za każdy punkt inta jeszcze, nie? Ward retention, dobra, pójdziemy w tego warda. Zobaczymy, to znaczy ward teraz został ponerfiony trochę w tym nowym sezonie, ale wydaje mi się, że i tak jest spoko. Troszkę w tego warda można pójść. Nadal troszkę ubolewam, że nie dodali żadnego systemu do sprawdzania cen itemów. No bo ja docelowo będę grał handel, lubię sobie. Moim zdaniem ekonomia w grach hack and slash to jest bardzo ważny element. Ja lubię tradeować, dlatego też mam zamiar pograć na tradzie. No ale coś tam niby pisali, że pracują nad takim systemem. Aha. Umarło mi się. Że pracują nad takim systemem. No i miejmy nadzieję, że jeszcze w tym sezonie trafi on do gry, nie? Bo to by było mega fajne, bo aktualnie przynajmniej pewnie dalej tak jest, bo w poprzednim sezonie było tak, w tym pierwszym, że ceny itemów były totalnie randomowe. Ceny itemów to było giga RNG, nie? No bo dużo ludzi nie zna cen itemów, a też nie chce im się sprawdzać, bo sprawdzenie całego ekwipunku itemów na sell
To jest jakieś kurde, nie wiem, z pół godziny roboty, nie? Komu by się chciało stać pół godziny w Shrenhausie i sprawdzać te itemki, nie? Jeszcze zobaczymy. Dobra, pierwszy łucznik zabity. Kurde, żadne fajne bandy mi nie lecą, to jest problem. Tego maga na razie nie robię. Nie chce mi się, chcę zrobić póki co kwyściki. Ogólnie to nie wiem, czy też tak macie, jak ktoś grał wcześniej w Last Epocha. Ja mam coś takiego, że nie mogę się przyzwyczaić do tego dasha na spacji. I bardzo często zapominam po prostu o nim i go nie używam, nie? Nie wiem, jakoś tak kurde... Wcześniej nie było tego dasha. I teraz go... Czasami użyję, jak mi się przypomni, nie? Ale tak raczej nie używam. A przydałoby się używać znowu. Całkiem spoko to jest. O kurde, zbrojka pod runic invocation. Zarąbiście. Oka? A nie, to jest hełm w ogóle. Runic invocation, int. Kurde, ten hell fragrance do niczego. Może spróbuję to rolnąć? No, też lipa. No ale dobra, mam plus jeden level. Do Runic Invocation. I... I spróbuję dać... Co? To be repeated. To dam na razie. Zobaczymy, jak to będzie działać. I tutaj pójdziemy w... tego Warda dalej. Dobra, mamy kolejną mechanikę sezonową. I tym razem... Kurde, znowu nic jakiegoś super fajnego nie ma chyba. No, lipa. Nie no, rolujemy dalej. Zobaczymy, może w końcu coś się trafi. No i jest jakiś kurde minibosik tutaj do rozwalenia. Że mnie denerwuje ta tarcza na tych minibosikach. Bo one by dużo, dużo szybciej padały. Ale się odpala ta nieszczęsna tarcza. I trochę trzeba je pobić niestety. Na bossach jeszcze okej, rozumiem, ale na takich minibosikach to... Mogli sobie tego shielda odpuścić, Imo. Dobra, rozwalony ziomeczek. Jakieś buciki, movement speed. Lightning damage. Dobra, mamy to level, muszę rozdać. Dajemy dalej chyba to. I te, tutaj muszę teraz przejść. No i level upik, 36 level. I chyba dalej pójdziemy w Teresy. Tego shock chance'a. Dobra, damage. No tak, bez szału, nie? W miarę okej jest. Ale kurde, jakiś łandzik by się przydał lepszy trochę. No i tu jest jakieś dziadostwo. No znowu będzie miał shielda pewnie, nie? Ta. Niestety. Dobra, padł. Muszę sobie loot filter zrobić, bo nie zrobiłem do tej pory. I kurde, niepotrzebnie. Wszystkie itemy muszę sprawdzać teraz. Może będzie trzeba to ogarnąć. Dobra, tu jest ziomeczek. Dostajemy level. Tyk. Tutaj level. No i co? I do góry. Dobra, mamy znowu mechanikę. Elemental Nova Sheet. Sheet, bo pod Freeza. To też sheet. To też sheet. Kurde, nie wiem, no. Nie mogę trafić żadnych fajnych itemów dla mnie, nie? W tej mechanice. Dobra, kolejny minibosik poszedł. I idziemy dalej z kwieścikiem. Pyk. Tepek. Majelka. Zobaczmy. A ja nie wiem, czy to już nie będzie to miasteczko, gdzie będzie się wybierało frakcje. Trochę tak to wygląda. Dobra, tu sobie otworzyłem. No czemu mi tu nie wchodzi? Zlagowało się coś. No, jestem w miasteczku. I tu już chyba frakcję będę wybierał. Tylko nie wiem, czy teraz, czy troszkę później.
Tu mam z kimś pogadać. Pyk. O, i level wbiłem. No i super. I co dalej? Mam iść do katakumb. A nie, to jeszcze chyba nie jest tutaj, te frakcje. One chyba w innej erze były? Ta! One w Divine Era były. To jeszcze nie to. A już myślałem, kurde. Dobra, póki co tyle i do następnego.